Jaka najgorsza historia przytrafiła ci się z uczniami? Ja wiem, że ja czasami jeżdżę do szkół i prowadzę szkolenia, ale to zabrzmiało mniej więcej tak. Panie dyrektorze, ona sama się pchała mi do łóżka. Dzień dobry, wieczór, we wtorek, ja nazywam się Mateusz Olech, a jak masz do mnie jakieś pytanie, zadaj je w komentarzu, a my lecimy z programem. Skąd się wzięło dzień dobry, wieczór? W sumie to z dupy się wzięło. A właśnie tak a propos z dupy, to przypomniała mi się taka mała anegdotka. Ostatnio polubiłem na Facebooku program kumpla, który nazywa się Z dupy i moi znajomi w aktywności zobaczyli coś takiego. Mateusz Olech lubi z dupy. Tak na serio, to po prostu raz kumpel mi napisał: stary, ja twój wideoblog oglądam wieczorem, więc dlaczego mówisz dzień dobry? Mów dzień dobry, wieczór. Lubisz, jak w internecie nadużywają emotikonek, najczęściej na FB? To jest właśnie to, co mnie w ludziach denerwuje. Wszędzie wali emotikonek, gdzie tylko chce. Nie no, po prostu: cześć, co u ciebie? Czemu mi nie odpisujesz? Też cię lubię. To wcale nie byłem ja. I w sumie nie wiem, od czego to zależy. Czy ktoś po prostu jest bardziej emocjonalny i nadużywa emotikonek, czy po prostu robią to dziewczyny. I ja. Masz ponad setkę na wadze? Proszę was, nauczcie się, że o pewnych rzeczach w internecie się nie dyskutuje. To jest po prostu prywatna sprawa każdego człowieka. Czy ja się właśnie wkopałem? Czy było tak, że podczas czytania jakiegoś listu, który wysyłali ci widzowie, zakręciła ci się łezka wokół? Tak, była taka sytuacja, w której chłopak napisał, że byłem pierwszą osobą, która sprawiła, że on się uśmiechnął po śmierci jego kolegi. Nikt mi nie wmówi, że takie głupie wydurnianie się przed kamerą nie ma sensu, bo ma. Co nakłoniło cię do nagrywania filmów na YouTubie? Jest jeden typ pytania, którego nigdy się nie zadaje żadnemu artyście czy vlogerowi. To jest właśnie to pytanie. Bo jak znajdziecie jakikolwiek wywiad w prasie, w TV i tak dalej z vlogerem, to pierwsze pytanie, jakie pada, to właśnie: jak zaczęła się twoja przygoda? No dobra, ile można, ale odpowiem na to pytanie po raz ostatni. Po prostu zobaczyłem, że komuś to wychodzi i stwierdziłem: halo, czemu nie ja? Przecież się do tego nadaję. Jak byś zareagował, gdyby grupka osób podeszła do ciebie na ulicy i chciała zrobić sobie z tobą zdjęcie, pogadać? Zwykle takie spotkania są, kiedy ja na przykład wracam z jakiegoś spotkania, jestem zmęczony i padnięty i wygląda to tak. Mam się oczywiście, jasne, no pewnie. Serio? Znasz mnie? Nie no, może przegiełem, trochę się do tego przyzwyczaiłem, niemniej jednak jest to po prostu miłe, więc jak mnie widzisz na ulicy, to po prostu podchodź, a nie, nie wiem, czego ty się boisz. Co, ja ci zjem? Czy ja cię, czy ja kiedykolwiek na ciebie wrzeszczałem? Masz do mnie po... Czemu jesteś debilem? Pragnę zauważyć, że to nie ja piszę pytanie bez znaku zapytania. Zrobiłeś w swoim życiu coś kreatywnego? Nie, po prostu tak, o, mam studio w domu, kamerę, mówię czasami do niej, nagrywam jakieś programy, piszę posty na blogu. Nie robię w życiu nic kreatywnego. Czy jesteś za związkami partnerskimi? Moja pani w gimnazjum katolickim uczyła nas jednego: jeżeli lubisz sernik, a ktoś lubi makowiec, to tobie nic do tego, że ktoś lubi makowiec. Pozwólcie, że to była odpowiedź na pytanie. Maty, i rolujesz Blanta na backstage'u? Mamy w Polsce tyle głupich piosenek, a wszyscy czepili się akurat na Daszy Urbańskiej. Piosenka ma sens, bo słuchajcie, come on, no jasne, chodź tutaj. Mam lajki na fejsie, no chyba to jest jasne, tak? Ktoś mnie lubi na Facebooku. Grandmatka truje mnie, no to akurat nie ma sensu, ale generalnie piosenka ma jakiś sens, tak? A patrzcie trochę, myślę, na bardziej undergroundowych artystów, na przykład Maria Peszek. Hej wy, ludzie, psy, mokra wasza śmierć. No przecież to nie jest mądre. I zastanówmy się, czy filiżanka Michała Wiśniewskiego i rolowanie Nataszy Urbańskiej nie było celowym zabiegiem, żebyśmy o tym w tym momencie rozmawiali. Ja wam dziękuję za dzisiejsze pytania, jak macie jeszcze jakieś do mnie, zadajcie w komentarzu. Widzimy się w czwartek w programie 2 minuty i we wtorek w programie 2 minuty pytań, a więc dobranoc, widzenia!